Jeśli nie masz za co kupić swojego wymarzonego składu, zapraszam Cię do superkońsy.pl. Tanio, szybko i bezpiecznie, a dodatkowo z hasłem Kinetyk płacisz 5% mniej. Link w opisie, polecam. Cześć, siemaneczko, witam Was w kolejnym materiale na tym kanale. Dzisiaj pierwszy odcinek z nowej serii, która zwie się Obieży Świat. Jak już tłumaczyłem Wam w pewnym odcinku, będzie to seria, gdzie będziemy testować składy z różnych ciekawych narodowości. No a dzisiaj, jako taki inauguracyjny odcinek, pod lupę weźmiemy skład z reprezentacji Jamajki. Mam nadzieję, że ta seria się Wam spodoba, mam nadzieję, że fajnie się ona przyjmie. Oczywiście piszcie mi pod spodem, jakie kraje powinny być następne. Przypominam wymogi. Po pierwsze, trzeba mieć albo jedną złotą kartę, albo jedną bestię, no ale z tym akurat raczej nie ma problemu. Ale po drugie, przede wszystkim trzeba móc złożyć z danej reprezentacji skład, to znaczy musi być 11 zawodników, musi być i muszą być ci zawodnicy mniej więcej na swoich pozycjach, żeby nie było tak, że na przykład jest cały skład środkowych obrońców, prawda? To są takie w sumie dwa najważniejsze wymogi. No a cóż, my już tutaj widzimy składzik Jamajki, no to co, warto byłoby go omówić. Zacznijmy od Andre Blake'a, czyli bramkarza z Filadelfii, tak jest, z Filadelfii. 1,93 m wzrostu, to jest naprawdę dość wysoki goalkeeper, a statystyki wyglądają tak jak u gracza, no tak 74-75 overall, dlatego myślę, że to akurat będzie naprawdę bardzo dobry zawodnik i nie powinien mnie raczej tutaj zawieść. Dalej, Nathan Smith, czyli gościu, którego tutaj wymieniłem, to znaczy już Wam mówię, o co chodzi, bo tak jak Wam kiedyś już mówiłem, będę się tutaj kierował głównie wysokością overalla zawodnika, żeby te składy były teoretycznie jak najmocniejsze. Nie patrzę tutaj zupełnie na pracowitości, nie patrzę tutaj na wzrost, patrzę przede wszystkim na statystyki i na overall, ale ponieważ to jest bestia, którą bardzo chciałem przetestować, no to taki mały wyjątek, tutaj za każdym razem, kiedy będzie no lepsze dla składu i lepsze dla tego, dla oglądalności, aby po prostu zrobić taki mały wyjątek jak tutaj dla Smitha, no to po prostu będę to robił. Myślę, że to jest dość usprawiedliwione, bo warto naprawdę przetestować takiego środkowego obrońcę, mimo tego, że ma wysoką pracowitość w ataku i 1,83 m wzrostu. Dalej, jedyna świecąca karta w tym, przepraszam, jedyna oczywiście złota karta w tym składzie, a więc Wes Morgan, gracz Leicester City. Troszeczkę mało pace'a jak na zawodnika Jamajki, zresztą zaraz zobaczycie, że naprawdę mało pace'a jak na zawodnika Jamajki, ale za to bardzo dobra obrona, bardzo dobra fizyczność, 1,85 m wzrostu, dlatego specjalnie on jest tutaj na środku obrony, będzie takim filarem. Lecimy, lewa środkowa obrona to Hector, który jak na srebrną, nieświecącą kartę ma naprawdę bardzo fajne statystyki, również 1,93 m wzrostu, więc myślę, że powinien grać naprawdę bardzo przyzwoicie. Dalej Grant, 87 pace'a na nieświecącej srebrnej karcie, wysoka, niska pracowitość. Przede wszystkim, no tutaj już patrzyłem na overall i na pace, no nie oszukujmy się. Dalej Austin, i tutaj może od razu przedstawię parę środkowych pomocników. Austin i Watson, zobaczcie, ich statystyki są fenomenalnie zbilansowane. Dużo pace'a, dużo fizyczności, fajna obrona, wszystkie statystyki na karcie powyżej 60 u jednego, jak i u drugiego, z wyjątkiem 59 podań Watsona. No ale tak, również 1,84 m, 1,85 m wzrostu, średnia-średnia albo wysoka-wysoka pracowitość, więc naprawdę bardzo fajnie. Dalej Marshall, który ma tutaj 5 gwiazdek słabszej nogi, 90 pace'a i w sumie na tym by się skończyło, no bo on niestety nie ma żadnych lepszych tutaj już cech ani atrybutów. No ale mam nadzieję, że tym pace'em tutaj to wszystko nadrobi, bo naprawdę ten skład jest szybki. Bo chociażby taki McClearly z Reading, tak? Tak jest, z Reading. 90 tempa, 69 strzałów, 4 gwiazdki z sztuczek, 75 driblingu. No i to już jest karta, którą naprawdę można fajnie pograć. Na napadzie Maddox, czyli gracz, który ma 90 tempa i ma nieświecącą kartę. To jest w tej chwili naprawdę dziwne. No ale cóż, wysoka średnia pracowitość, szkoda, że ma tylko 2 gwiazdki słabszej nogi, ale na szczęście jest prawonożny, 64 strzałów, 66 driblingu. No a na lewym skrzydle, tutaj jako lewy pomocnik, Bailey, czyli kolejny gracz oczywiście z Jamajki, ale tym razem z ligi już belgijskiej, 93 pace'a, 67 strzałów, 78 driblingu, 60 fizyczności, 69 podań i napęd 4x4. No myślę, że to jest akurat ten gracz, który właśnie powinien tutaj ciągnąć cały zespół do przodu i powinien dawać nam tak naprawdę jakość w wykończeniu akcji, po prostu jakość z przodu, czyli pod bramką rywala. Więc cóż, my już przechodzimy do testu tego składu, widzimy się no po zagraniu paru spotkań.
Przejdźmy już więc do omówienia tego składu, no a może zaczniemy po kolei od każdej poszczególnej formacji, a więc pierwszym z kolei jest bramkarz. Na bramce stanął oczywiście Blake, którego już omawiałem w budowie tego składu. Chciałbym tylko powiedzieć, że w tych czterech meczach, bo składy będę oczywiście testował w czterech spotkaniach, myślę, że jest to wystarczająca ilość na to, aby faktycznie dać tym zawodnikom pole do popisu, aby pokazali, co potrafią, no a z drugiej strony, aby spokojnie móc przetestować cały składzik oraz to, jak on kooperuje i zagrać na różnych rywali. A więc cóż, Blake miał naprawdę różne sytuacje, bardzo ciężkie i ciężkie, kilka średnich również się zdarzyło. Jednak, no, nie był on jakiś fenomenalny. Z jednej strony bronił to, co powinien, z drugiej nie bronił niczego, co teoretycznie wydawałoby się niemożliwe. Raz, i to zobaczycie w tych klipach, faktycznie wykazał się tym refleksem, który stoi u niego na poziomie 78, bo zdążył do pewnej piłki, do której teoretycznie nie musiałby, no ale z drugiej strony, no to tak naprawdę jest jedyna taka sytuacja na 4 spotkania, a tak to wpuszczał niektóre bramki, które inni bramkarze by po prostu dali radę wybronić, więc ciężko mi go ocenić, po prostu no jest bardzo przeciętny. Dalej lecimy do formacji obronnej, bo tutaj już się działy ciekawe rzeczy. Trzema obrońcami zostali Hector, Morgan oraz Smith, jak już oczywiście omawiałem. Morgan oczywiście tutaj był takim typowym liderem, był naprawdę silny, fajnie się ustawiał, dobrze wychodził do piłki kiedy musiał, zostawał kiedy musiał zostać, więc naprawdę jak na kartę ocenioną teoretycznie tylko na 79 i z pace'em wynoszącym 51, myślę, że Morgana absolutnie mogę polecić do różnego rodzaju składów, gdzie ma pełnić funkcję właśnie takiego kolosa, który stoi sobie w środku boiska, w środku obrony i po prostu no masakruje rywali. Jeżeli chodzi o Smitha, no to niestety moje obawy troszeczkę się sprawdziły, ale obawy nie do tego, że jest niski albo że ma high medium, ale obawy do tego, że troszeczkę brakowało mu umiejętności defensywnych, bo czasami łatwo go było przepchnąć, czasami również on przepychał innych, więc to akurat się wymieniało. Tutaj nie będę jakoś bardzo mocno zaniżał za niego oceny, ponieważ naprawdę grał na bardzo dobrym poziomie, ale jeżeli już muszę mówić minusy, no to niestety czasami zdarzało się, że te umiejętności obronne stały na troszeczkę za niskim poziomie niż powinny. Jeżeli chodzi o Hectora, on nie wybijał się tutaj, to znaczy on sobie biegał po tym boisku, grał tak jak powinien, ale nie powiem, żeby miał jakieś fenomenalne odbiory czy jakieś beznadziejne sytuacje. Ale jedyne co można o nim takiego powiedzieć szczególnego, to fakt, że naprawdę Hector grał bardzo dobrze w powietrzu. Widać było, że ma on te bodajże 1,93 m wzrostu, więc naprawdę Hector tutaj na spory plus, jeżeli chodzi o główki. Dalej mamy środek pola i to jest coś, co mnie zaskoczyło już przy budowie tego składu i będę to powtarzał. Ten fakt, że w reprezentacji Jamajki jest dwójka zawodników takich jak Austin i Watson, którzy po prostu są no diabelnie uniwersalni i diabelnie przydatni w tym środku pola, to jest coś no zaskakującego po prostu, tak? Jeżeli chodzi o tego, to kto jest z nich lepszy, no to mimo wszystko Austin. Ten mi plus jeden overall, mimo tego, że statystyki są bardzo wyrównane, to tutaj dużo pomógł, można powiedzieć, temu zawodnikowi, bo naprawdę czuć, że Austin jest troszeczkę lepszy, aczkolwiek obaj są fenomenalni. Dużo pace'a, prawie 80, bardzo fajne statystyki, jeżeli chodzi o fizykę i myślę, że właśnie w tym Austin tutaj wygrał i to przeważyło, że właśnie zawodnik z Brondby If, jakoś tak to się czyta pewnie, jest tutaj tym zawodnikiem troszeczkę wybijającym się. Dodatkowo work rate'y wysoka sprawiły, że Austin troszeczkę więcej biegał niż Watson, który ma średnia, no ale naprawdę bardzo dobrzy zawodnicy, mogę ze szczerym sumieniem im polecić, no mogę ich po prostu polecać wam wszystkim, kto chce naprawdę taki środek pola, może zdziałać bardzo dużo. Na bokach pomocy znaleźli się Grant oraz Marshall, no i o ile ci zawodnicy wcale nie byli tutaj jakimiś kluczowymi zawodnikami, o tyle w tej FIFA chyba zmieniło się to, że naprawdę ci boczni wspierają obrońców. To znaczy, w poprzedniej FIFA, jeżeli ustawiłbym tutaj dwóch zawodników high-medium, to niby w ogóle nie wracali sobie do obrony, a Grant to już w ogóle ma high-low, więc tym bardziej biegałby sobie w napadzie. No a tutaj faktycznie czuć było tą współpracę, czuć było to, że oni się wracają, tworzą taką pierwszą linię obrońców, więc to naprawdę można im zapisać na spory plus. Ogólnie grali bardzo przeciętnie, no ale bez jakichś większych wpadek. No i napad, czyli to, co w tym składzie jest absolutnie najlepsze. Bailey, Mattox oraz McClearly. No, ci zawodnicy potrafią zrobić moim zdaniem wszystko i o ile Mattox no jest taki przeciętny, jeżeli chodzi o umiejętności przepchania się, czy nawet czasami wykończenia akcji,
to nie miał problemów z tym wykończeniem akcji. Teoretycznie wydawałoby się, że mógłby mieć, no ale z drugiej strony, jakbym miał tak szczerze oceniać, to naprawdę wykańczał prawie że wszystko to, co musiał. Oczywiście z zastrzeżeniem jednego spotkania, które przed chwilą widzieliście na klipach, gdzie Donnarumma bronił po prostu wszystko i specjalnie wkleiłem po prostu no większość tych sytuacji, które tam były, bo to, co robił ten bramkarz, było po prostu niesamowite. Jeżeli chodzi o Bailiego i McLeodiego, obaj byli fenomenalni. Ciężko mi powiedzieć po prostu, który z nich jest lepszy, bo w jednym meczu Bailey troszeczkę lepiej grał, w drugim McLeary, dlatego tutaj no decyzję zostawiam wam, jeżeli ktoś sobie nimi pogra, to naprawdę może dużo zdziałać. I co ciekawe, oni mieli teoretycznie odwrotną nogę do strony, na której grają, to znaczy tą samą nogę, ale odwrotną w momencie, kiedy schodzili. Czyli podsumowując, no Bailey na lewym skrzydle był lewonożny, McLeary na prawym był prawonożny, ale to nie przeszkadzało do tego, żeby naprawdę fajnie schodzili do środka, strzelali tymi swoimi teoretycznie gorszymi nogami i zdobywali naprawdę ładne bramki. No to co? Czas przejść do realnej oceny tego składu. Pierwszy skład jest zawsze najciężej ocenić, ponieważ tak naprawdę oceniając następne odnosimy się właśnie do niego, ale mam nadzieję, że wyjdzie mi to dość dobrze. No to co? Lecimy. Jeżeli chodzi o obronę, trzech środkowych obrońców, na pewno było im ciężko się tutaj zgrać, ciężko było sprawić im, aby dobrze funkcjonowała ta obrona, ale mimo wszystko naprawdę nie było z nią problemów, więc daję im ocenę 6,5. Myślę, że gdyby wymienić któregoś z pary Hector albo Smith, ocena byłaby wyższa, ponieważ oni po prostu jakoś się słabiej asekurowali, jakiś brak komunikacji między nimi, nie wiem z czego to wynikało, no ale tak jak mówię, ocena 6,5. Jeżeli chodzi teraz o pomoc, no to mamy tutaj czterech pomocników, dwóch środkowych i dwóch bocznych. Jeżeli oceniałbym samych środkowych, ocena byłaby pewnie nawet na jakimś poziomie 9, bo naprawdę grali świetnie, no ale ci boczni, mimo tego, że nie popełniali jakichś fatalnych błędów, to nie wybijali się na poziomie, nie wybijali się również patrząc na innych zawodników, dlatego też ocena całej pomocy to 7/10. Myślę, że dość zasłużona. Oczywiście nie powiem, że była pomoc jakaś bardzo słaba, no ale ta siódemka to jest faktycznie taka solidna i ta pomoc taka solidna była. A jeżeli chodzi o napad, to daję tutaj aż 8,5/10, ponieważ tymi zawodnikami można zrobić absolutnie wszystko. Grało mi się nimi fenomenalnie. Jedyny taki mały minus to fakt, że Mattox nie ma 4 gwiazdek sztuczek, ale pace bardzo dobry, wykończenie również tutaj było naprawdę bardzo dobre przy tych zawodnikach, więc myślę, że to 8,5 jest absolutnie zasłużone. No i teraz moja subiektywna ocena, o co chodzi, bo pojawiła się nowa statystyka. Moja ocena to będzie fakt, jak mi się grało tym zespołem, czyli tak jakby przyjemność z gry, to jak oni kooperowali, to czy stwarzało mi jakiś problem gra w obronie, gra w ataku, rozgrywanie piłki, to będzie to po prostu wszystko zebrane do jednego dla mnie, dla mojego stylu gry. No i ja oceniam ten skład na 8. Czyli myślę, że dość wysoko naprawdę, bo grało mi się świetnie, dlatego wziąłem właśnie skład z Jamajki na pierwszy odcinek, bo zauważyłem tych zawodników, że mają fajne statystyki i w grze naprawdę było to czuć, dlatego myślę, że ocena 8 jest jak najbardziej uzasadniona, no i całkowita ocena tego składu to 7,5/10, a więc w tym momencie oczywiście zajmuje on pierwsze miejsce w naszym zestawieniu. Również będę z każdego składu wybierał trzech najlepszych zawodników oraz jeżeli będę miał jeszcze taką możliwość, to wyróżniał paru graczy. No to co, zacznijmy szybko od wyróżnień. Morgan, który trzymał obronę, myślę, że również Mattox, z którym grało się naprawdę bardzo przyjemnie w ataku, i Watson, który troszeczkę odstawał od Austina, ale mimo wszystko był naprawdę fajnym graczem. Jeżeli chodzi o trzech najlepszych zawodników, no to miejsce trzecie, znaczy może nie będę tutaj akurat umiejscawiał tych, bo to różne formacje, różne style gry, a więc trzech najlepszych: Austin, Bailey i McLeary. Omawiałem ich wcześniej, wiecie dlaczego mi się podobali, naprawdę to byli gracze, którzy trzymali ten zespół i którzy naprawdę wyciągnęli tą ocenę do góry. Mam nadzieję, że ten odcinek się wam podobał, jeżeli tak, jeżeli lubicie tą serię, to oczywiście zapraszam bardzo serdecznie do zostawienia łapki w górę, zapraszam również do komentowania, pisania mi co robię dobrze, co robię źle, jakie chcecie następne reprezentacje. No i cóż, mam nadzieję, że to wszystko wam się podoba, jeżeli tak, no to oczywiście dziękuję wam bardzo serdecznie, bo doceniacie moją pracę. Ja już się z wami żegnam, dzięki za oglądanie, trzymajcie się, na razie i piona!